mamo, już dawno się nie odzywałam. Minęło 1,5 tygodnia od ceremonii skamienienia. 1,5 tygodnia odkąd zniszczyłam portal powrotu. Tak wyszło. Cesarz Belos zamierzał zabić Idę, gdybym nie oddała portalu, ale nie mogłam tego zrobić, zatem zniszczyłam portal magicznym ogniem. Mama nie zrozumie tej historii. Nic nie szkodzi, Luz. Możesz nawijać dalej. W tym świecie jest mnóstwo niewyjaśnionych magicznych cudów. Na przykład taki klucz. Jeszcze nie wiem, czy jest magiczny, ale zrobię dosłownie wszystko, żeby znaleźć drogę do ciebie. I spójrz! Pomoże mi przyjaciel! Nigdy cię nie wypuszczę! Nigdy nie wrócisz do świata ludzi! Nie mówi poważnie. Właśnie, że mówię! Oto Ida Sowiadama. Najpotężniejsza wiedźma na wrzących wyspach. Raczej kiedyś nią była. Zanim spadła na nią klątwa i osłabiła jej magię. Ale robi co może. Klątwę rzuciła jej własna siostra Lilith. A Ida przez całe życie próbuje odczynić czar. Nadal trudno nam sobie zaufać, ale może z czasem zostaniemy przyjaciółkami. Choć Ida czasem łapie doła, to zna sposoby, żeby nadrobić utracone moce. Zobacz, Luz! Nowa broń łowiecka i nazwę ją Harpunołapacz! Portal zniszczony, więc Ida nie może sprzedawać ludzkich śmieci. Teraz i mamy się różnych prac, żeby było co włożyć do garnka. Hej, królu! Wiesz, że jabłko stawia się na głowę? Serio? Królu! Nie, królu! Teraz jesteśmy łowczyniami nagród. A kim za tydzień? Jeszcze nie wiadomo. Mamusiu, proszę, nie martw się. Jestem coraz bardziej odpowiedzialna i nadal bardzo się staram, żeby zostać silną wiedźmą i wrócić do ciebie cała i zdrowa. Kocham cię, mamo. I obiecuję, wrócę do domu niedługo.